Hej, siemano, z tej strony Bongo i witam Cię w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie chciałem porozmawiać na temat, który wybraliście wykarcie społeczności, bo jak wiecie, ostatnio napisałem, że jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście, bym ja poruszył, no to musicie tam napisać. I aż 3 razy pojawił się temat, a nawet 4 razy pojawił się temat PlayStation Vita albo PSP, ale my dzisiaj skupimy się właśnie na PlayStation Vita w 2020 roku. Czy warto, jakie miało wady, dlaczego zbytnio wyszło, jak wyszło z tą konsolą, więc jeżeli interesuje Was ten temat, no to zapraszam do dalszej części materiału. PlayStation Vita, czyli następca kultowego PSP, robił naprawdę solidne wrażenie. Piękny ekran OLED, dodatkowo spory progres w postaci 2 analogów. Coś, co nie zdarzało się dotąd, czyli dotykowy tył. Kamerka wbudowana, to akurat taki feature, który niezbytnio mnie przekonywał nigdy. No ale mamy tutaj właśnie konsolę, która specyfikacją i jakby pierwszymi grami robiła naprawdę solidne wrażenie. I aż chciało się mieć ten sprzęt i właśnie tak się stało, że ja nabyłem go w okolicy premiery. Wybrałem sobie model 3G, bo nie wiem czy wiecie, ale początkowa wersja właśnie PlayStation Vity posiadała slot na kartę SIM, dzięki czemu mogliście skorzystać z GPS-a. Dodatkowo właśnie ten model oprócz samego portu na kartę SIM posiadał również zbudowanego GPS-a, gdyż sama konsola na starcie wspierała aplikację NIR, czyli mogliście tak naprawdę sprawdzić, kto w waszym pobliżu gra, w co gra, ile tam chyba zrobił kroków, etc. Miała być to konsola naprawdę nastawiona na aspekty jakby to społeczne i na poszerzanie swojego grona znajomych w właśnie konsoli. Gry, które pokazały się na początku PlayStation Vita, jak na przykład Uncharted albo nie wiem, Reality Fighters, tutaj akurat to mniej znany i mniej lubiany tytuł, ale Uncharted Złota Otchłań, no zapowiadało tutaj, że to naprawdę jest konsola, która będzie darzona bardzo dużą sympatią i odniesie spory sukces, jednak coś nie pykło. PlayStation Vita nie zdołała się zbytnio rozpędzić, a już za plecami czyhała nowa konsola Sony, a mianowicie PlayStation 4. I wydaje mi się, że to ona miała bardzo duży wpływ na to, co się stało w późniejszym etapie z PlayStation Vitą. PlayStation Vita właśnie miała dosyć słabe wsparcie, jeżeli chodzi o gry od Sony i przyszło nam na nie zbyt długo czekać. Wydaje mi się, że to wpłynęło też na sprzedaż PlayStation Vity i zrobiło się bardzo takie duże, błędne koło, a mianowicie gry nie wychodzą, bo mało konsol się sprzedało, konsol mało się sprzedało, bo gier mało wychodzi. A co za tym idzie, no PlayStation Vita w oczach innych wydawców nie była opłacalnym sprzętem do wydawania swoich gier. I tak, na PlayStation Vita jest naprawdę sporo fajnych gier, jak na przykład Uncharted Złota Otchłań, którą możecie poznać, dodatkowo Killzone Najemnik. Mamy również jedną z moich ulubionych gier, znaczy wydaje mi się, że na Vita akurat ulubionych gier, mianowicie Soul Sacrifice, bardzo polecam ten tytuł, bardzo go lubiłem. Nie wbiłem akurat platyny, ale myślę, że z 80% mam. No i jeden z fajniejszych ekskluzywów, który potem trafił również na PlayStation 4, a mianowicie Gravity Rush. Akurat tu platyna była wbita i to w Sylwestra, więc jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że też spory minus, jeżeli chodzi o PlayStation Vita w tamtych latach, to były jednak koszty. Konsola naprawdę kosztowała sporo, jak na konsolę przenośną, a dodatkowo Sony wymyśliło sobie swój rodzaj kart pamięci, co powodowało, że one były naprawdę drogie, a szczerze powiedziawszy nie wyróżniały się niczym w stosunku do konkurencyjnych microSD. Cenowo potem taniej mogliśmy kupić model PlayStation Vita Slim, który cechował się tym, że ma już ekran LCD, ale co za tym idzie, ma godzinę dłużej pracy na baterii. I to akurat muszę wam powiedzieć, że mając PlayStation Vita Fat oraz PlayStation Vita Slim, jakoś nie żałuję tych zmian, gdyż właśnie Vita Slim jest, no jest cieńsza, jest lżejsza, dodatkowo godzina pracy na baterii dłużej, a ekran LCD jest naprawdę fajny, ale to nie spowodowało, że ludzie pobiegli nagle do sklepów i chcieli kupić konsolę, gdyż dużym problemem były gry, a tak naprawdę ich marketing i jakby ich popularność. Bo na Vita gry non-stop wychodziły, ale nie były to jakieś kultowe produkcje 10 na 10, nie były to tytuły, które można uznać za gry mainstreamowe, jednak trzeba było się interesować tym tematem, by wiedzieć, jakie gry wychodzą na PlayStation Vita. Nie były one zbytnio popularne, no zresztą wychodziły właśnie nowe IP, które tak naprawdę dopiero trzeba było poznać i które trzeba było dopiero rozreklamować. No a jak wspominałem poprzednio, zainteresowanie PlayStation Vitą no nie było zbytnio wysokie. Potem powstało jeszcze coś takiego jak PlayStation TV albo PlayStation Vita TV, czyli bardzo małe urządzenie, które mogliście sobie podpiąć do telewizora i niby grać w gry z PlayStation Vita. Dużym problemem było to, że jak właśnie pokazywałem wam na początku, gry z PlayStation Vita wspierały
przedni ekran dotykowy, tylny ekran dotykowy, poza tym kamerki, więc okazywało się nagle, że PlayStation Vita TV nie obsługuje większości gier, dla których tak naprawdę kupowało się PlayStation Vita. I w pewnym momencie na tej konsoli pojawił się trik po to, żeby zhakować tą konsolę i móc grać we wszystkie gry. I szczerze powiedziawszy, udało mi się na tym odpalić Uncharted, ale problem był taki, że w pewnym momencie w Uncharted była misja, gdzie musicie przyświecić sobie lampą, by odkryć mapę. I wymagana do tego była kamerka. No niestety, ale ten etap nie był do przejścia na PlayStation Vita TV. No i tak skończyła się moja historia, jeżeli chodzi o Uncharted na PlayStation TV. I powiem wam, że konsolę PlayStation Vita wspominam bardzo miło, gdyż był to naprawdę fajny kawałek sprzętu z dosyć mocno niewykorzystanym potencjałem. Wydaje mi się, że konsola padła tutaj największą ofiarą jakby samego Sony, ponieważ wydaje mi się, że właśnie firma była zbyt pewna sukcesu tej konsoli, a co za tym idzie, stwierdzili, że konsola poradzi sobie sama i zostanie wspierana przez masę tytułów od innych wydawców. No i tak się niestety nie stało. A przez to wsparcie było w pewnym momencie tak niskie, że ludzie nie widzieli sensu kupowania tego sprzętu. Mi się udało zebrać około 60 gier na PlayStation Vita. Jestem z tego bardzo zadowolony. I wydaje mi się, że Sony dosyć długo tu zwlekało z tematem i bali się śmiało powiedzieć o tym, że no PlayStation Vita nie wypaliła i nie mają jakichś planów wsparcia, ale oni woleli po prostu milczeć i opchnąć nam ile się da tej konsoli. Konsola jest naprawdę fajna, ale musimy tutaj mieć na uwadze to, że umarła jakieś 4 albo więcej lat temu. Dla mnie jej oficjalny koniec to było tak naprawdę pojawienie się na rynku Nintendo Switcha, który zastąpił wszelakie doznania, takie nazwijmy to, dla poważnych graczy. Tak, bo jednak zawsze patrzyło się na Nintendo, że są to gry takie bardziej kolorowe, dla dzieci etc., a tutaj jest hardcore gaming, no ale teraz na Switchu mamy na przykład Dooma, więc no to jest okej. Okay. Odpowiadając na pytanie, czy warto kupić Vita w 2020 roku? Tak, ale musisz mieć na uwadze to, jakie gry na nią już powstały, gdyż nie spodziewałbym się tutaj totalnie nowych tytułów. Gra typu Soul Sacrifice jest na pewno warta ogrania, Killzone Najemnik, czy na przykład Gravity Rush albo Uncharted Złota Otchłań dla wszystkich fanów właśnie Uncharteda i Nathana Drake'a. Ja szczerze powiedziawszy nigdy nie żałowałem zakupu PlayStation Vity, bawiłem się na niej świetnie i dalej uważam ją za naprawdę dobry kawałek sprzętu, ale niestety jak dla mnie w tym temacie Sony dało dupska, no i po prostu pozwolili umrzeć bardzo fajnemu kawałkowi sprzętu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo to tyle w tym temacie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i komentarzyk. Pamiętajcie, że właśnie wybieram tematy z karty społeczności i myślę, że będę robił to częściej. Więc to tyle w tym odcinku. Dzięki, że obejrzeliście. Na razie. Cześć!